Igor Jakubowski, nie dałeś żadnych szans przeciwnikowi w ringu, czyżby przegrana z poprzedniego z kolegi, czy wygrana Tomka zmotywowała cię do tego, aby postąpić tak, jak postąpiłeś z przeciwnikiem? Znaczy, do końca nie wiedziałem, w jaki sposób Tomek wygrał, bo jak byłem w szatni, to zawołali mi po prostu na szybko w trakcie rozgrzewki, że już walka się skończyła, a nie wiedziałem w czasie, czy to 5 rund trwało, czy 3. Wiedziałem, że wygrał, także wyszedłem i robiłem swoje, nie nastawiałem się na wygraną przed czasem, po prostu trafiłem. To zresztą jak było widać, wyszło jak wyszło, no i usiadł, walka się skończyła i tylko się cieszyć. No, przepięknie to wyglądało, ja mogę tylko powiedzieć ze swojej strony, to chyba jakiś mały kroczek w kierunku kwalifikacji olimpijskiej. Czy no, ja mam taką nadzieję, oby. Teraz mamy walkę z Argentyną, potem Włochy w Polsce, także myślę, że te dwie walki są bardzo możliwe, żeby je wygrać. No mam nadzieję, że je wygram, potem do Wenezueli pójdę z bilansem dodatnim 3 wygranych i mam nadzieję, że tam też wygram, a potem już będzie się myślało, nawet nie wiem, jak później jest terminarz ustawiony, ale wiem, że te 3 walki na pewno będę teraz boksował, no i chcę je wygrać wszystkie i to mnie na pewno przybliży w jakimś tam stopniu do kwalifikacji. No i to jest moim celem, po to tu jestem. A czy nie ma dodatkowych punktów za KO? Znaczy jest tyle samo punktów za KO, za TKO i za wygraną jednogłośnie na punkty. Ale tam w rankingu, tak jak mówił przed chwilą Jarek Kołkowski, że te wygrane przed czasem, czym szybciej, tym wyżej tam stawiają nas. Czyli jest zdecydowana szansa, czy zamierzasz we Wrocławku też się pokazać, bo zapewne cię zobaczymy we Wrocławku? No tak, tak, mam boksować we Wrocławku, no i chcę wygrać. A znowu mówię, że nie chcę na siłę wygrywać przed czasem, po prostu tutaj też nie chciałem. Wyszedłem, boksowałem swoje, trafiłem, akurat wyszło, no i wygrałem, a co będzie we Wrocławku, no to się okaże. Wyjdzie. No komentarz był wspaniały, no nie podpaliłeś się, odszedłeś i piękny cios zakończył walkę, podobało się kibicom. Jak uważasz, czy w USB nie ma coraz więcej nokautów, czy coś tu się zaczyna jakby odsłaniać, jakieś braki przeciwników, którzy nie dorośli do tego, aby z tobą stanąć w ringu? Znaczy rękawice są dużo twardsze niż w boksie amatorskim, także ciężko jest sprawdzić w tych naszych Adidasach czy Top Tenach, a te rękawice jednak są no, twardsze dużo i tym bardziej są tejpy, to jest to bezpieczeństwo ręki jest trochę bardziej narażone i ciosy bardziej bolą. Znaczy akurat tutaj nie przyjąłem, ale z Ukraińcem trochę tam tych ciosów przyjąłem i wiem, że z tych rękawic na pewno dużo mocniej ciosy są odczuwalne. Czyli trzeba uważać na przyjmowanie ciosów w lizę w USB? Trzeba, no za podwójną gardę nie ma co boksować, lepiej na nogach chodzić niż za podwójną, zdecydowanie. No to mamy jakieś lekarstwo na przeciwników na następny mecz. No tak, mam nadzieję, że tak będzie. Dziękujemy za wspaniały pojedynek i tą cudowną inaugurację z ligi w USB w Puerto Rico. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.